Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora. Dzień dobry, przy mikrofonie Karolina Oponowicz. Dziś będziemy rozmawiali o książce pod tytułem Wojtek. Po raz pierwszy w tym podcaście o książce dla dzieci. Pora przywitać naszych gości, razem ze mną autorzy. Wojciech Mikołuszko. Dzień dobry. I Małgorzata Dmitruk. Dzień dobry. To jeszcze krótko was przedstawię, powiem trochę więcej. Wojtek, jesteś dziennikarzem naukowym, paleontologiem, autorem książek dla dzieci, między innymi cyklu Tato, a po co, tato, a dlaczego z tatą w przyrodę i drugiego cyklu Wielkie pytania małych ludzi oraz Wielkie eksperymenty dla małych ludzi. A tutaj występujesz w trochę nowej roli autora książki nienaukowej. No, też czerpiący z nauki, ale rzeczywiście jest to fikcja literacka. Książki, które wymieniłaś, są w takim ujęciu literatury, literaturą faktu, tylko dla dzieci, więc są oparte ściśle na faktach i opisują tak, jak to się naprawdę wszystko zdarzyło. Natomiast tutaj, wykorzystując moją wiedzę naukową i moją dokumentację informacji o bocianie, o pracach naukowych na temat bociana, napisałem fikcję literacką, powieść z wszelkimi cechami tego gatunku literackiego. No właśnie, to powiedzmy krótko. Co to za historia tego bociana? Jest dwóch bohaterów głównych tej książki. To jest może nietypowe jak dla powieści, bo zwykle mamy jednego bohatera głównego. Bohater tytułowy, Wojtek, jest to bocian biały, który rozmnaża się, mieszka latem na Podlasiu, na małej wsi, ma tam gniazdo. Historia zaczyna się pod koniec sierpnia, kiedy ten bocian wybiera się w doroczną podróż do Afryki. Niestety w wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności nie nadąża za swoim stadem i musi sam znajdować tę drogę do Afryki, a jest to dość trudne i pełne niebezpieczeństw. Jak zwykle wycieczka, migracja, wędrówka bocianów do Afryki za Morze Śródziemne, czy tam wzdłuż Morza Śródziemnego, za Saharę, to naprawdę ciężka wyprawa, szczególnie jeżeli jest się poza stadem, tak jak to się trafia naszemu bohaterowi głównemu. A jest jeszcze bohater, drugi główny bohater. No właśnie, bo ta historia ma dwie części. Tak, drugi główny bohater to jest 7-letni chłopiec Jacuś, który widzi bociana na gnieździe, mieszka w domu, gdzie znajduje się gniazdo tego bociana Wojtka. I na samym początku historii dowiadujemy się, że tata tego chłopca wyjeżdża. I Jacuś wierzy, że jeżeli dopilnuje gniazda, jeżeli bocian wróci dokładnie na to gniazdo, z którego wylatuje na jego oczach, to również jego tata wróci do domu. A gniazdu niestety grożą niebezpieczeństwo, ponieważ gniazdo jest stare, zmurszałe, rozpada się, zagraża bezpieczeństwu ludzi, właściwie nadaje się do likwidacji ze względów właśnie bezpieczeństwa ludzkiego, ale Jacuś walczy ze wszystkich sił, żeby zachować gniazdo i żeby bocian Wojtek wrócił, a razem z nim wrócił tata tego Jacka. I te historie przeplatają się cały czas ze sobą. Mam nadzieję, że jakoś rozmawiają ze sobą, tak to ułożyłem, chociaż dzieją się często w miejscach odległych od siebie o tysiące kilometrów. Małgosiu, Wojtek napisał książkę, a tobie przyszło ją zilustrować. A kilka słów jeszcze muszę o tobie opowiedzieć, bo to jest dla ciebie też niezwykły projekt. Ty nie zwykłaś ilustrować książek dla dzieci, prawda? Tak, to prawda. To prawda. Wydaje mi się, że po raz pierwszy zilustrowałam książkę, powieść. Chociaż zdarzało mi się wcześniej robić własne książki autorskie i zdarzało mi się też robić ilustracje do różnych gazet czy czasopism. Bo Małgosia, jesteś artystką wszechstronną, graficzką, malarką, a słyniesz z tkanin artystycznych, a tutaj taki pomysł. Skąd w ogóle, Wojtku? To był mój pomysł. Właśnie, to był twój pomysł. To ja wciągnęłam Małgosię w ten projekt. No jak to się stało? Przyszło do głowy, że akurat Małgosia Dmitruk, która jest wielką artystką znaną na całym świecie, miałaby zilustrować twoją książkę dla dzieci? Całą historię mam opowiadać? musiałbyś od dzieciństwa zacząć, tak, wczesnego dzieciństwa. I to wcale nie jest żart, prawda? Bo wy się znacie... Z Piaskownicy. Z Piaskownicy. I dosłownie, jako 3-letnie dzieci mieszkaliśmy w tym samym bloku, w małym mieście na Podlasiu, zwanym Bielsk Podlaski. Mm-hmm.
I bawiliśmy się w tej samej piaskownicy, nawet mamy zdjęcia takie. Ja w wieku 3 lat się wyprowadziłem do innego bloku, Małgosia jeszcze tam długo mieszkała, więc moje wspomnienia z tego bloku są dość mgliste. Małgosi chyba dość lepsze w każdym razie. No i nasze drogi gdzieś tam się przeplatały jeszcze czasami, ale uczyliśmy się w innych szkołach, choć wciąż w tym samym mieście, więc czasami się widzieliśmy. Natomiast Małgosia poszła w kierunku artystycznym, ja w kierunku bardziej takim naukowym, później dziennikarskim. Ale odkąd zacząłem wydawać książki dla dzieci, to tak mi się marzyło, że może by kiedyś te nasze drogi połączyć. Przy czym moje dotychczasowe książki, o których zresztą tu wymieniałaś, była to literatura faktu, gdzie są bardzo ścisłe, potrzebne takie ilustracje naukowe. A znając twórczość Małgosi, widziałem, że ona lubi niedopowiedzenie, taką magię. I tak czekałem, żeby kiedyś się to zdarzyło, żebym napisał taki utwór, do którego to, co lubi Małgosia, by idealnie pasowało. No i jak zacząłem pracować nad Wojtkiem, to myślałem, o to jest ten projekt. A zdarzyło się, że u brata bliźniaka Małgosi byliśmy na tak zwanej imprezie towarzyskiej. I była Małgosia i mówię, a Małgosia, a gdyby był taki pomysł, gdyby wydawnictwo chciało, czy by podjęłabyś się? Powiedziała, że no, by spróbowała. No i poszło. I poszło. Prawda? Tak, tak. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Tak właśnie było. Tak właśnie było. Małgosiu, a tak się akurat składa, że Wojtek dzieje się na wsi. I ty bardzo często zajmujesz się wsią, tak artystycznie zajmujesz się wsią, prawda? To Podlasie, Białostoczyzna, ta kultura ludowa, to jest coś, co jest bliskie twojej twórczości. Jak najbardziej, jak najbardziej. Można powiedzieć, że z tego Podlasia nigdy nie wyjechałam. W zasadzie, znaczy, teraz mieszkam w takim rozkroku, ale czyli trochę w Warszawie, a trochę na Podlasiu. W zasadzie każde wakacje spędzam na wsi, pod Bielskiem Podlaskim. Ale jak mawiał Sokrat Janowicz, Warszawa to takie przedmieścia Podlasia, więc można powiedzieć, że w zasadzie jestem cały czas bardzo blisko. Potwierdzam. Bardzo blisko Podlasia. Tak. Jako dziewczyna z Podlasia potwierdzam podwójnie. A ty z dużego miasta jesteś. No właśnie. Z wielkiego, jak mawiał Sokrat Janowicz, z wielkiego miasta. No właśnie. Więc jak najbardziej Podlasie jest mi bardzo bliskie, znam je na pamięć, znaczy w zasadzie Białostoczyznę. I tak, moja twórczość też, szczególnie ta wcześniejsza twórczość, w zasadzie tam jest bardzo dużo takich wątków związanych i z wioską podlaską, białostocką, i z dzieciństwem, i z różnymi wspomnieniami, i z pamięcią, i właśnie z tradycją, i z korzeniami, i z mniejszościami, które tam mieszkają od zawsze, więc jakby jest to wszystko bardzo mi bliskie. No właśnie, bo to też jest ważne, może nie w kontekście tej książki, ale w kontekście też twojej pracy, bo jesteś Białorusinką, prawda? Tak, mam pochodzenie białoruskie. Wojtku, no właśnie, czy ta książka w twojej wyobraźni, czy akcja tej książki toczyła się na takiej wsi, jaką Małgosia, na takiej wsi, jaką znacie z dzieciństwa? Czy to mogłaby być wieś, nie wiem, na Lubelszczyźnie, Małopolsce, na Podkarpaciu? Czy to rzeczywiście taka podlaska, taka sytuacja mogłaby się tylko na Podlasiu wydarzyć z tym bocianem? Jest podlaska, bardzo podlaska, choć te informacje są ukryte, żeby też nie przytłaczać czytelnika szczegółami etnograficznymi, czym się różni wieś Podlaska od wsi lubelskiej na przykład, ale pojawiały się wątki tego typu, że chłopiec patrzy na wieś i tam są okna okolone takimi drewnianymi ozdobami. To jest bardzo charakterystyczne dla Podlasia. Pojawiło się w latach 20. XX wieku. W czasie I wojny światowej część Podlasiaków wyjechała do Rosji po powrocie z tej wielkiej emigracji zwanej bieżeństwem. U nas na Podlasiu zaczęli budować troszeczkę inaczej na wzór tych domów z głębi Rosji. Tak się pojawiły te ozdoby i właśnie nie wiem, czy gdziekolwiek indziej można zobaczyć nadokienniki, podokienniki. Też są po bokach domów narożniki ozdobne, wycinane i to się pojawia. W dodatku ta wieś w mojej wyobraźni to był splot kilku wsi, natomiast we wsi mojej babci, która się nazywa Grabowiec, wieś się nazywa Grabowiec i jest położona 10 km od Bielska Podlaskiego, tuż przy domu mojej babci była topola, z niewiadomych do mnie powodów ścięta tak na wysokości dachu. Takie miała rozdwojony pień, jeden był ścięty pień
Nie wiem, dlaczego dziadek ściął. Chyba ono spadała na dach. I dokładnie na tym pniu bocian zbudował gniazdo. I tutaj w książce też pojawia się gniazdo bociana jest na wpół złamanej topoli. Czyli ona, no nie jest to ściśle, tak jak to było mojej babci, natomiast przed oczyma miałem te gniazdo i tę topolę u moich dziadków. Natomiast jakby cała wieś, ta brukowana droga, we wsi moich dziadków nie było brukowanej drogi. Mhm. Za mojego dzieciństwa już był tam asfalt, więc to jest taka mieszanka wsi. No niemniej, jeżeli mam powiedzieć, który punkt, to jest to konkretna wieś, która trochę różniła się od wsi dzieciństwa Małgosi, mimo że te nasze wsie są oddalone. No, bardzo mało. Jakieś 20-30 kilometrów. Moja chyba była bardziej mieszana, bo wsie na Podlasiu są zamieszkane albo przez Białorusinów, Ukraińców wyznających głównie religię prawosławną, albo Polaków wyznających religię głównie rzymskokatolicką. No to we wsi moich dziadków w Grabowcu to było pół na pół. Natomiast tam we wsi Mokre, skąd pochodzi rodzina Małgosi, to jest taka... Raczej prawosławna. Prawosławna, wieś, tak. Białoruska, ale chciałam tylko powiedzieć, że ta moja rodzinna wieś Mokre, 10 kilometrów od Bieska Podlaskiego. Ale w innym kierunku niż Grabowiec. Tak, w trochę innym kierunku, ale też 10 kilometrów od Bieska Podlaskiego. Ma brukowaną ulicę jeszcze cały czas. Nadal. Tak. Też oczywiście są bociany, gniazda. W trakcie pracy nad ilustracjami moje dzieci powiedziały, że mamo, ta wieś mi przypomina Mokre. Ja mówię, świetnie. No właśnie, także każdy widzi, co chce widzieć, ale niemniej te wsie jednak są w jakimś sensie podobne. Są podobne, tak. I z całą pewnością można zobaczyć obie te wsie w książce Wojtek. Można o tym, co się tam dzieje, przeczytać, ale też właśnie, to jest bardzo ważne, można się im przyjrzeć, bo Małgosia pokazała je w sposób nietypowy, w sposób wyjątkowy, powiedziałabym, w ilustracji dziecięcej. Ja przynajmniej takiej książki jeszcze nie widziałam, ponieważ Małgosia te ilustracje wyszyła. Właściwie należałoby powiedzieć, że wyszyła czy wyhaftowała. Jak to jest, Małgosiu? Ja chyba wolę określenie wyszyła. Najpierw robiłam takie podmalówki. Podmalówki, czyli malowałam farbami. Czyli brałaś kawałek płótna? Brałam kawałek płótna, w zasadzie pocięłam stary pokrowiec na kołdrę, pocięłam na różne kawałki i potem malowałam farbami różne sceny. Nie, oczywiście najpierw przeczytałam książkę, tak? I od razu potem do Wojtka zadzwoniłam i powiedziałam, że słuchaj, tę książkę czytałam, jakbym oglądała film. Po prostu było tyle kadrów, kadr po kadrze, że naprawdę musiałam podjąć taką decyzję poważną, które kadry powinny zostać w książce, które trzeba niestety wyrzucić, tak. Klęska urodzaju, tak, jeśli tak, chodzi tak, o inspiracje tak, artystyczne. Tak, 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 w zasadzie czytałam i cały czas widziałam to wszystko, tak. A potem szyłam. Szyłam i potem znowu malowałam, potem znowu szyłam, naszywałam, doszywałam. Więc w zasadzie pracowałam nad wszystkimi ilustracjami naraz. Niestety, ta książka, jak się ją weźmie do ręki, nie jest wyszywana, nie ma tam tkaniny, ale ta tkanina jest sfotografowana, prawda? Tak, zeskanowana, sfotografowana. Pracowało bardzo wiele osób, mam wrażenie, nad książką. Właśnie, to jest zaskakujące, prawda? Że ci, którzy książkę biorą do ręki, często nie mają świadomości tego, ile osób przyłożyło się do tego, żeby można było ten papierowy przedmiot mieć i się nim cieszyć. Ludziom się to wszystko zlewa, nie bardzo sobie wyobrażają, że ta praca jest rzeczywiście od początku, od pomysłu aż do finału, do posłania do drukarni. Ileś osób nad tym pracuje, również to, co Małgosia opowiadała. Z jednej strony siedziała sobie w domku, nie byłem przy tym, jak wyszywała, ale też dzwoniła do mnie czasami z pytaniami, jaki kolor włosów ma, bo bohater, jak wygląda, więc to też są rzeczy, które konsultowała. Później jak Małgosia przyniosła po raz pierwszy ilustrację, też mieliśmy czasami uwagi, że mogę zdradzić, zabrakło ilustracji z Afryki. Małgosia się skupiła na Podlasiu. Właśnie, w ostatniej chwili musiałeś dorabiać. Musiałam, tak, doszyć Afrykę.
Ale musimy jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. Cóż to za pomysł, drogi autorze, żeby zatytułować książkę własnym imieniem? Też się wahałem chwilę, ale ludowa nazwa Bocianów to jest Wojtek, pisany z małej litery, mówi się Wojtki lecą. Ponieważ mam na imię Wojtek, więc mnie to uderzyło, zauważyłem to. Nie wszyscy zauważają, ponieważ to jakby takie ludowe podejście do Bociana zanika. Natomiast jeszcze na Podlasiu zdarzyło mi się, że słyszałem, że o, Wojtek chodzi i to nie byłem ja, tylko właśnie o Bociana chodziło. I sprawdzałem też w źródłach takich językoznawczych, rzeczywiście, i profesor Bradczyk o tym pisze. I na takim pisze w książce Zwierzyniec, potwierdzam. Tak. I na takim blogu pan Malinowski, chyba Maciej, nie pamiętam, obcy język polski też jest dość szczegółowo podany ze źródłami, więc to naprawdę, to nie jest mój wymysł, że na Bociany mówi się Wojtki, tak jak na wiewiórki mówi się Basie, choć troszeczkę, jak rozmawiam z dziećmi, to zostało przytłumione przez niedźwiedzia Wojtka. To jest jeden niedźwiedź Wojtek, który wędrował z armią Andersa, więc jak dzieciom mówi się... O nim też była książka, prawda? Nawet kilka, tak. Jak się dzieci pyta, no jakie zwierzę jest nazywane Wojtkiem, to pierwsze im przychodzi do głowy to niedźwiedź Wojtek z armii Andersa. Natomiast to był jeden, jedyny niedźwiedź, który miał na imię Wojtek, no, a bociany są generalnie zwane Wojtkami, tak jak wiewiórki Basiami zwane, też się wtedy pisze z małej litery. Więc pomyślałem, że to jest zabawne. Później troszeczkę się przestraszyłem, że jakoś promuję w ten sposób sam siebie, ale po konsultacjach między innymi z tobą, Karolina, żeśmy zostawili tego Wojtka. Zgadza się. Jest to z pewnością intrygujące również, a też ułatwia sprawę, bo Wojciech Mikołuszko, Wojtek, tak, łatwiej zapamiętać. Tak. Trochę plącze. A powiedzcie, a czy praca, czy przyjaźń pomaga w pracy nad książką wspólną? Myślę, że pomaga, bo łatwiej nam się konsultować było. Wiedzieliśmy, czego od siebie oczekiwać. W momentach, powiedzmy, zawsze trudniej krytycznych. Jeżeli ma się uwagi, no to w tym momencie, tak jak w przypadku tej ilustracji afrykańskiej, której mi zabrakło, no to był taki moment, myślę, no jak to powiedzieć, żeby tu się Małgosia nie obraziła, a dużo pracy włożyła. Nie. Jakie obrażanie się, Wojtku, znamy się tak długo. Ja też uważam, że to bardzo ułatwia pracę. Po prostu mamy do siebie zaufanie. Wydaje mi się, że Wojtek chyba też miał do mnie zaufanie. Nie, no oczywiście. Jeśli w trakcie pracy nie było takiego podglądania, tylko wszyscy czekali na rezultat końcowy. Więc to chyba też mówi o jakimś zaufaniu po prostu. Nie, no oczywiście znałem ilustrację, znaczy twórczość, nie ilustrację, ale twórczość Małgosi, bo jak rozmawiałyście ze sobą na temat twórczości, no to jakby pierwszą techniką, z której zasłynęła Małgosia, była litografia. Ty chyba odchodzisz już od litografii. Tak. I niech Małgosia tłumaczy, co to jest litografia. Niech Małgosia tłumaczy, co to jest litografia. Litografia to jest taka technika, taka grafika warsztatowa, gdzie rysunek wykonuje się na kamieniu, takim wapiennym, ciężkim, płaskim. Kamienie mają różne kolory. Rysuje się z jakimiś specjalnymi materiałami do litografii, tłustymi kredkami, tłustym tuszem. W zasadzie rysunki wykonuje się w czerni. A dopiero później po przetrawieniu kamienia, po przetrawieniu tego rysunku na kamieniu, gdzie zostaje tłusta plama, kładzie się kolor i w zależności od tego, ile kolorów chcemy położyć, to tyle musimy zrobić rysunków. Czyli na przykład, jeśli na przykład chcemy wydrukować kolor żółty, więc rysujemy rysunek pod kolor żółty. Specjalnie preparujemy kamień, rysunek, żeby ten ślad pozostał. I drukujemy na prasie do litografii odbitki w nakładzie, czyli na przykład zakładamy, że nie wiem, danej odbitki będzie, nie wiem, 5, 10, 15, tak? Drukujemy kolor żółty. Odbitka jest na papierze. Odbitka jest na papierze. Każda odbitka liczy się jako oryginał. Widzisz, jakie sprytne? Tak. Zamiast mieć jeden oryginał, masz 50. No. Ale te odbitki różnią się od siebie. Każda jest też wyjątkowa. No, tak, każda jest troszkę inna w różnym nasyceniu, natężeniu. Ale w każdym razie nie zostaje w tej technice, w litografii nie zostaje matryca. No i dlatego litografia jest taka wyjątkowa, że po prostu nie zostaje matryca. Wszystko się robi na jednym kamieniu, rysunki się wykonują trochę na jednym kamieniu. Trochę jak mandala, tylko że mandala się zupełnie rozsypuje. To ciekawe, że Małgosia jest przywiązana do takich technik namacalnych, bo odchodzi się, nie idzie w kierunku technik cyfrowych, znaczy cała sztuka idzie w kierunku technik cyfrowych, od fotografii przez różne Photoshopy, inne programy graficzne i designy.
A Małgosia jednak twardo tak, swoimi palcami własnymi to robi. Lubię tak posiedzieć, po godzinach, jak mawiał mój profesor, po godzinach odsiedzieć i jakby wykonać tak fizycznie, ręcznie. To też taki rodzaj medytacji, prawda? Tak, aktywnej. Tak. A twoje dziewczyny, słyszałam, że pomagały ci przy tym wyszywaniu. Bardzo, tak. Masz dwie córki, Anastazję i Antoninę. Antoninę. Tak. Mhm. Pracowałam nad ilustracjami na tegorocznych wakacjach, więc dziewczynki były ze mną w zasadzie od rana do wieczora. I ja pracowałam, one się kręciły, ale w jakimś momencie też zaczęły pytać mnie, mamusiu, czy mogę wziąć igłę, czy mogę wziąć takie nitki, czy takie nitki. Brały i też szyły, więc jak tak przez obserwację matki zaczynały same pracować, ale też często je pytam o radę, na przykład co myślą na temat tej ilustracji, albo czy ten kotek, czy to na przykład, wyszyć, czy tak, tu pieska? Nie ma, dzieci nie mają takiego problemu, że nad czymś się trzeba jakoś bardzo zastanowić, tak? One rzeczywiście odbierają wszystko bardzo spontanicznie, pracują bardzo szybko, więc bardzo mnie wspierały, pomagały. Myślę, że to też jest ważne, że jakby jak artyści może mają czasami skłonność do odchodzenia w tak na tyle symboliczne rysunki, że dla dzieci to przestaje być w pełni zrozumiałe. Trzeba mieć dobrze wyrobiony gust plastyczny, żeby to w pełni pojąć, jakby odczuć te obrazy. Natomiast tu Małgosia, mając córeczki pod sobą, to one sprowadzały na ziemię. Bocian ma być bocian, jak rozumiem. Sprawdzało się to na nich, żeby Małgosia nie rysowały bociany. Ja pracowałam, one rysowały bociany też. Sprawdzały, czy twoje bociany też mają czerwone dziobę, czerwone nogi, skrzydła dwa. Wojtku, ale dla ciebie to też, Małgosia opowiadała o litografii i o tkaninach, ale dla ciebie to też jest trochę inny rodzaj pracy, bo ty rzeczywiście jesteś przyzwyczajony do takiego non-fiction, bym powiedziała bardziej, do takiej pracy bardzo blisko faktów, a tutaj historia, którą rozwijasz, która gdzieś tam się z twojej głowy rodzi, czy to dla ciebie jest miła odmiana, praca nad takim tekstem, gdzie nie musisz się trzymać konkretnych faktów, tylko możesz sobie tak pojechać? Nie, no na pewno mnie ciągnie w tę stronę, zawsze ciągnęło, natomiast z jednej strony można pojechać z wyobraźnią i jest to duża zaleta, z drugiej no trzeba to opanować, żeby to wszystko było spójne w przypadku literatury faktu, czy non-fiction, bo to masz fakty, dużo czasu zajmuje dokumentacja. Przy kolejnej książce, nad którą obecnie pracuję, no to nie wiem, pół roku spędziłem na dokumentacji, czytaniu wszystkich materiałów. To naprawdę wymaga. A później właściwie problem jest z odrzucaniem czegoś. I to jest spójne, bo takie było to życie. Tak się zdarzyło. No. Tylko ono, jak to życie jest czasami nieco chaotyczne. Nie ma tak, że tu człowiek spotyka jedną osobę i to tworzy jakąś historię, tylko te osoby się zmieniają. Często problem przy takich biografiach, że one są takie kwieciste, rozchodzą się na boki. No, tak jest życie. Ale mamy wtedy konkrety i nie ma kłopotu z tego, że nie ma kłopotu z tym, że to jest coś niespójne, bo po prostu tak było. W przypadku powieści, no to oczywiście wyobraźnia może odlecieć. Mogę zamiast tych pięciu postaci, które tam ktoś w życiu spotyka, które zmieniają, skleić jedną, więc to rzeczywiście pozwala na większą zwartość. Z drugiej strony wciąż czyhają niebezpieczeństwa, że wyobraźnia gdzieś odleci i to straci pewną spójność. No bo jakby życie z natury jest spójne, bo tak było, a tutaj jednak musimy się pilnować, żeby ta osoba miała konkretny charakter. Czyli trochę w autora, takiego z wyobraźnią nieograniczoną, co chwila wchodził dziennikarz, który mówił, nie, bociany nie mówią, bociany nie chrapią, bociany nie pływają. Dziennikarz, ale nie tylko dziennikarz, bo jakby tworzenia fikcji i naukowiec, tak, oczywiście masz rację, ale tworzenia fikcji literackiej też uczyłem się, miałem jakby dwóch przynajmniej nauczycieli. Jeden był, za pierwszym razem to była amerykańska pisarka Hester Kaplan, która uczyła kreatywnego pisania podczas stypendium, jakie miałem przez rok w Stanach na uczelni Massachusetts Institute of Technology, a z kolei rok 2017-18 spędziłem na kursie scenopisarstwa w Szkole Wajdy, gdzie
pracowaliśmy w grupie, oprócz tego mieliśmy indywidualne zajęcia z tutorami. Moim tutorem został reżyser Sławek Fabicki, swego czasu też autor scenariuszy obecnie. No i tam też z kolei uczyliśmy się jeszcze dodatkowych rzeczy, czyli cel bohatera, przemiana bohatera, relacje bardzo nastawienie. Z jednej strony to wydaje się takie oczywiste, ale z drugiej jak się skupia człowiek na czymś, co jest tak troszeczkę mgliste, jak relacja, to nie jest takie łatwe do złapania, jak nie wiem, pożywienie bocianów, tylko relacja chłopca z matką, relacja chłopca z ojcem, przemiana tej relacji, cel, trudności, czyli stawka. No i tego wszystkiego też starałem się słuchać, pisząc tę książkę, więc ona jest jakimś pokłosiem, owocem rozmaitych moich przeżyć, ale również tych spotkań z tymi nauczycielami. Ale powiedz, czy udało ci się odciąć od takiego obowiązku niesienia oświaty kaganka? No nie, oczywiście nie. Jest oświaty kaganek, no. Bociana troszkę może wbrew sobie, wbrew początkowym założeniom troszeczkę uczłowieczyłem. Jednak ten punkt widzenia, to Bocian nie opowiada w pierwszej osobie, jest to opowieść w trzeciej osobie, ale blisko głowy tak. Bociana. Język jest specyficzny. Narrację Bociana można rozpoznać w książce. Tak, taki trochę blisko, więc musiałem go troszeczkę uczłowieczyć. Natomiast oczywiście, że kaganek oświaty tam jest, bo to przygody Bociana są oparte na publikacjach naukowych i rozmowach z badaczami ptaków, więc starałem się, żeby to było zgodne z tym, jak taka podróż w rzeczywistości przebiega, czyli połączenie tych wszystkich doświadczeń, ale oparte na naprawdę na porządnej dokumentacji. Więc oczywiście można się dowiedzieć, czym się żywią bociany, jak latają bociany. No, jakby jest to opisane troszkę blisko punktu widzenia bociana. A na koniec jeszcze jest takie posłowie krótkie, które już w sposób stricte popularno-naukowy wyjaśnia, o co tu chodzi, jak to działa. Można też zobaczyć w twojej książce, jak natura jest powiązana ze sobą. To znaczy, jak to, jak nasze bociany w Polsce żyją i czy w ogóle przeżyją, jest powiązane z tym, jakie decyzje podejmują mieszkańcy Libanu albo co się dzieje w Afryce. Ta książka też pokazuje, nie wiem na ile tak ci to wyszło, na ile też taki ekologiczny wymiar był zamierzony, ale ta książka rzeczywiście pokazuje, że to, co się w tej chwili wokół nas dzieje, te zmiany klimatu postępujące błyskawicznie, to nie jest żadna ściema, tylko to jest coś, czego fakt. Doświadczamy i coś to wpływa na nasze życie, na życie bocianów, ale też nas, ludzi. Nie, to było w pełni zamierzone. Cieszę się, że tak to odczytałaś, bo chciałem też pokazać przez to, że jakby my nie możemy się odizolować, no będąc, nawet szumnie mówiąc, patriotami, czy lokalnymi, podlaskimi, czy po prostu polskimi, nie możemy się zamknąć i uważać, że w naszym tutaj, w naszej części świata jesteśmy wystarczalni, samowystarczalni i nie mamy związku. No bocian pokazuje, który jest pakiem takim drugim co do narodowości po bieliku, no naszym takim narodowym ptakiem. Tak, narodowym ptakiem sztandarowym. Jednocześnie z obywatelem świata. Po prostu leci przez ileś krajów, przez całą Europę, kawałek Azji, przez Półwysep Azja Mniejsza, później Sahara, Sudan. Niektóre bociany docierają aż na samo południe Afryki, do Republiki Południowej Afryki. No jak to? Jeżeli po prostu powiązania są tak mocne, że tego aż nie da się nie dostrzec. Znaczy przed badaniami wędrówek ptaków, można było tego nie zauważać. Natomiast obecnie no to wręcz świadczy o jakiejś ignorancji, że nie widzieć tego powiązania i tego, że będziemy, nie wiem, bardzo uważnie chronić jakiegoś gniazdo bociana w jednej wsi, a nie będziemy dbać o ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, ponieważ wtedy nie zachowamy tego bociana. Sahara się rozszerzy, on musi polecieć na południe. Owszem, część bocianów przestała odlatywać, ale to jest inny wątek. Akurat w naszej części Europy one jednak wciąż odlatują, może przestaną, ale to też wpływa. Bo zrobi się cieplej. Zrobi się cieplej, a do tego mają pożywienie po drodze, czyli te śmietniska, które też tu się pojawiają. One, część bocianów zachodniej Europy przestała odlatywać i spędza zimę na śmietniskach, co wcale też dobrze na nie nie wpływa. Znaczy szybciej wracają, nie mają tej ciężkiej podróży, nie giną tyle, ale z kolei się trują różnymi toksycznymi śmieciami, więc żyją krócej na przykład. Więc to, no jakby zmieniamy ziemię, no po prostu ziemia jest jedna, jest powiązana
wieloma nićmi. To właściwie było, jakby pierwszy, który odkrył, to był ten przyrodnik Aleksander von Humboldt, który odkrył, że tysiącznymi nićmi, jak to się wtedy w XIX-wiecznej polszczyźnie pisało, z końca XVIII wieku. To wszystko jest powiązane, no a jakoś późno to do nas dociera. No teraz przez choćby te skutki globalnego ocieplenia widzimy, że to nie da się żyć w jednej wsi otoczonym płotem i udawać, że świat, reszta świata nie istnieje. Czyli nawet to nasze podlaskie sioło wydawałoby się idylliczne, dotykają zmiany klimatu. No tak, i ta romantyczna podróż Bociana do Afryki ma też swoje krytyczne momenty, dramatyczne momenty. Ale możemy zdradzić, że jest happy end w tej książce. Oczywiście, że jest happy end. Są przygody Bociana. Ja zawsze byłam bardzo ciekawa, co tam się właściwie dzieje. Byłam też bardzo ciekawa, jak wygląda wnętrze gniazda. I dlatego bardzo ci, Małgosiu, dziękuję, że je wyszyłaś, bo dzięki temu mogłam zobaczyć, jak ten domek Bociana wygląda. Musimy jeszcze dodać taką rzecz, której jesteśmy bardzo dumni. Ja też to mogę powiedzieć jako redaktorka tej książki, bo Wojtek został dostrzeżony przez jury IBI Polska. Bardzo to też pokazuje, jak wyjątkowe dzieło stworzyliście, Wojtku i Małgosiu. Z jakim przytupem Małgosia zaczęła swoją przygodę z ilustracją książkową. Ale to też doskonale świadczy o tym, jak miałeś... Debiut i od razu zauważony. Tak, a jak też miałeś nosa, żeby Małgosię właśnie do współpracy zaprosić. A powiedzcie jeszcze tylko, kochani, jaka reakcja waszych dzieci? Czy dzieci doceniły? Czy dzieci są zadowolone z dokonań rodziców? Ja mam trójkę dzieci, więc najstarsze to już chyba są przyzwyczajone do tego, że tata ciągle wydaje książki. No tak, jakby żyją swoim życiem, jakby to już jest troszeczkę inny rodzaj dialogu z nimi. Natomiast Jacuś rzeczywiście był bardzo zadowolony i wysłuchał książki w wykonaniu Artura Barcisia. Mi samemu trudno tę książkę czytać na głos, bo wiele książek mu czytam na głos, ale tutaj są czasami takie momenty osobiste, że troszeczkę głos mi się załamuje, więc to chyba nie lubię czytać. Natomiast wykonanie Barcisia Jacusiowi się bardzo spodobało. Akurat był chory, to w ogóle nie pozwala wyłączać. Siedział i słuchał i słuchał. To dopiero pierwszy raz usłyszał w wykonaniu Artura Barcisia na audiobooku, tak? Tak, tak. Moje dziewczyny miały szansę zobaczyć, jak te prace powstawały. Wydaje mi się, że dla nich to jest teraz, znaczy, że ta sytuacja była dla nich bardzo ciekawa, a potem zobaczyły wszystkie ilustracje już w książce i też bardzo tutaj mamę pochwaliły. Tak? Tak, bardzo. A to jest duża przyjemność, prawda? Robić książki dla swoich dzieci. O, bardzo duża przyjemność, oczywiście. Słuchać dzieci uwag. No dobrze, to posłuchajmy, co o książce mają do powiedzenia jej najmłodsi czytelnicy, Jacuś i Tosia. No jest bardzo fajna, bardzo przygodowa, bardzo przyrodowa. O Bocianie Wojtku, co leci do Afryki, ale ma dużo kłopocików. No, trochę horrorowych scen tam, jak zabijają boćki. A co ci się podobało w tej książce? Że jest taka przygodowa, przyrodowa, taka fajna, ciekawa. I że tam nie jest tak, że o, pewnie będzie tak, że coś się stanie, że coś się stanie. Nie, o, stało się tak, a ona taka nie jest. Mhm. Że jest taka niespodziankowa i że jest strasznie fajna. A oprócz Bociana Wojtka, to o czym jeszcze jest ta książka, albo o kim? Jest tam dużo o ptakach, jest tam przez co muszą przelecieć ptaki, żeby dolecieć do ich miejsca i tata takiego chłopca, co ma tak na imię jak ja, Jacek, ma chorą nogę i ten chłopiec Jacek myśli, że jak Bocian Wojtek wróci, to przyniesie taki chleb rajski, który kiedyś był taką legendą, że on wszystko uzdrawia i jego tata ma tak samo chorą nogę jak mój tatuś i ten chłopiec mieszka na wsi, no i jego mama chciała usunąć gniazdo, ale on o to walczy, żeby właśnie jego nie usuwać. Tosiu, a opowiedz nam, o czym jest ta książka? Jest o Bosianie, która ma takie rysunki szyte. Widziałaś już kiedyś takie? Mm-mm. A która ilustracja ci się podoba szczególnie? Która ci jakoś utkwiła w pamięci?
Najbardziej to tytułowe, ale jeszcze jak to oglądam sobie, to widziałam taką mapę jeszcze. Tam, gdzie ten bocian leci, myślę. No i tutaj widać, że to jest Polska, Ukraina, Rumunia, Bułgaria. Ciśnina, Bosfor, a tutaj zobacz dalej, już jest na południu Morza Śródziemne, jakiś Liban, Sudan, Sahara. Tak, leci obok Sahary. A mówiłaś też o tym, że cię zaciekawiła postać tego taty. No, bo ja nie wiem, po co on od nich uciekł. No, on nie uciekł, on odjechał. Jak myślisz, dlaczego on odjeżdża? Nie wiem, może... Może za mało zarabia tam, gdzie mieszka. A masz jeszcze jakieś inne pomysły? Nie, no może jest chory czy coś. Albo po prostu nie chce z nimi mieszkać. No, jak myślisz, co będzie dalej? Ten bocian gdzieś poleci. A ten chłopiec? A ten chłopiec zje te ciasteczka, co jemu mama zrobiła w kształcie robaków. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. Zapraszamy bardzo do lektury książki, zapraszamy do oglądania książki, zapraszamy na Podlasie na poszukiwanie miejsc, takich wojtkowych miejsc, bo tam takich miejsc jest bardzo dużo. Tam jeszcze są i topole złamane, i brukowane ulice, i drewniane domy, z drewnianymi ozdobami, narożnikami, tak. Podokiennikami. Oczywiście, jak w całej Polsce wsie się zmieniają, no, jakby tak, miejscowych, tutejszych, jak się mówi, jest mniej, wsie wymierają, mało dzieci jest, no ale... Mało dzieci i staruszków też, czy starszych osób też. Ale jakby przyjeżdżają... Coraz mniej. Nowe osoby zainteresowane tak jakby tą tradycjami Podlasia i coś się dzieje też czasami pozytywnego. Powracają te ozdoby, ludzie budują nowe domy, pamiętając o tej tradycji, więc tak coś się dzieje na plus. Bociany też są. Są. I zapraszamy do poszukiwania bocianów, a na koniec zapraszamy jeszcze do wysłuchania jednego fragmentu w wykonaniu Artura Barcisia, tym razem opowieść bociana. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora. 6709 kilometrów do powrotu. Otworzył oczy. Jak przez mgłę zobaczył połyskującą, mętną wodę. Wokół niej rosły drzewa z gładkimi pniami i pióropuszami liści na czubku. Całe jego ciało przykrywał piasek. Próbował go strząsnąć, ale nijak mu się to nie udawało. A musiał coś zrobić. Był głodny i tak bardzo chciało mu się pić. Z zazdrością przyglądał się brązowemu zwierzęciu wielkości dużego psa, ale z rogami i kopytami. Zbliżało się spokojnie do tafli wody i nachylało pysk, żeby się napić. On, Wojtek, też by tak chciał. Bardzo by chciał. Uniósł ciało i strząsnął trochę piasku z grzbietu. I tyle. Na więcej wysiłku nie było go stać. Z powrotem padł na ziemię, a ten rogacz pił, pił i pił. A niech go licho weźmie. O nie, nie, nie to miał na myśli. Licho wyskoczyło z wody i chwyciło rogacza za szyję. Wyglądało jak ogromna jaszczurka. Miało wielką paszczę i ostre zęby. W jednej chwili wciągnęło rogacza pod wodę. Nic nie zostało, tylko fale. Na wodzie. I cisza. To co on, Wojtek, miał zrobić? Dać się zjeść, jak rogacz, czy umrzeć z głodu i pragnienia? Ale się urządził. Lepiej zamknie oczy. Może to tylko mu się śniło. Może tak naprawdę właśnie wrócił do swego gniazda i zasnął tam ze zmęczenia. Tak, tak, może będzie lepiej, gdy już się nie obudzi. Głód i pragnienie nie pozwoliły mu spać. Otworzył oczy. Wielka jaszczurka właśnie wyszła z wody. Wylegiwała się na brzegu, ogrzewała w słońcu, które rozpaliło się na niebie. O, to znaczy, że będzie jeszcze gorzej. Bardziej słonecznie, gorąco, sucho i jeszcze bardziej będzie mu się chciało pić. A, trudno. Już lepiej zginąć w paszczy pełnej ostrych zębów, niż wyschnąć na wiór. O,
Udało mu się delikatnie unieść ciało. Może jak tak pospał chwilę, to nieco sił mu przybyło. A może to głód i pragnienie mu ich dodały? Tak czy owak strząsnął z siebie jeszcze trochę piachu. Teraz, gdy zrzucił ten ciężar, mógł nawet stanąć i otrzepać pióra. Nogi mu się plątały, ale do tej wody nie było w końcu tak daleko. A on miał wyćwiczone kulasy po pamiętnej wędrówce. Krok. Jeszcze krok. O nie. Wielki jaszczur go zauważył. Zwrócił na niego swoje przerażające oczy. Może da się go jakoś ominąć. Trochę w bok, bliżej tamtego drzewa i zaraz będzie przy wodzie. Czemu ten jaszczur tak się na niego spojrzał? O, ruszył głową. Całe ciało wygiął w jego stronę. Czyżby on, Wojtek, miał skończyć tak jak rogacz? Pomiędzy ostrymi zębami? Ale jak tu uciec? Ledwo powłóczył nogami, a co dopiero mówić o lataniu. I chyba rana w skrzydle mu się wznowiła w tej burzy. Żeby chociaż dotarł do wody. Jak ugasi pragnienie, może coś wymyśli. Został mu mały kawałek. Był już tak niedaleko wody, byle ten jaszczur się nie ruszył, byle nie zaatakował. A jednak przesunął się w jego stronę. Wojtek się zatrzymał. Jeszcze tylko dwa kroki od wody. Iść dalej, czy nie iść? Iść. Jaszczur miał za krótkie nóżki, żeby zdążyć. Gdzie im do długich kulasów Wojtka? Haha, nie było się czego bać. Wojtek przesunął się trochę do przodu. Jaszczur ruszył w jego stronę. Krótkie nóżki wcale nie były takie powolne. Ale może Wojtek zdąży. Jeszcze jeden, ostatni już krok i stanie na brzegu wody, napije się, odpocznie. Dotarł. Uf, teraz szybko się napić. A, ratunku! Z wody wysunął się drugi jaszczur. Rzucił się na Wojtka z rozwartą paszczą, tak samo jak pierwszy, który właśnie dobiegał z boku. A on, Wojtek, tak się przestraszył, że nogi, które tak mu się plątały, już zupełnie się zakręciły. Stracił równowagę i buch, wpadł prosto w paszczę jaszczura. Ratunku! Ratunku! No, tego to się nie spodziewał. Jaszczur, w którego paszczę wpadł, wcale jej nie zamknął. Na co czekał? Może na tego drugiego, który stanął z boku? Że niby mieli się nim podzielić? Wojtek leżał z głową w paszczy wielkiej jaszczurki i przyglądał się jej zębom. Naprawdę ostrym. Ale, prawdę mówiąc, niezbyt czystym. O, tu kawałek jedzenia. Może to resztki jakiejś ryby? O, i tam jakieś mięsko? A, co mu tam? I tak sobie bardziej nie zaszkodzi. Dziubnie to mięsko. Zawsze to lepiej zginąć z pełnym żołądkiem. Nawet nie taka zła ta rybka. To jeszcze sobie weźmie kąsek z pomiędzy tych zębów i tamtych. Czyżby jaszczur był z tego zadowolony? Nie zjadł go, tylko dalej stał z rozwartą paszczą? W takim razie on, Wojtek, będzie mógł się nieco unieść. Może dojrzy jeszcze jakiś kąsek? Tam, w głębi paszczy, widać naprawdę duży kawał. Ojej, jakie smaczne! No tak, nic tu więcej nie znajdzie. Zaraz, zaraz. A tamten jaszczur też nie zamknął paszczy? Może by sprawdzić, co za kąski ukryły się w jego zębach. O ile ten zwierz też go nie zje. Dobrze, to spróbuję się powoli wycofać z tej paszczy, po troszeczku, po malutku. Oj, zaczepił się o ząb. Ajajajaj, wolniej, wolniej. Udało się. Hurra! Jaszczur zamknął paszczę i schował się do wody. A ten z boku nadal czekał. Cóż, zobaczymy, co tam będzie. Nieźle, nieźle. Sporo smacznych kąsków. Trochę mocniej ugrzęzły między zębami tego potwora, ale udało się. Wyciągał je. No, trochę już mu się zebrało jedzenia w brzuchu. O rany, a co tu się stało? Ledwie wyciągnął dziób z drugiej paszczy, a tu kolejne się pootwierały. Dookoła niego zebrało się niezłe stadko jaszczurów. Wszystkie czekały. Otwierały swe paszcze i zapraszały, żeby im też oczyścić zęby.
Dobrze, dobrze. Powyciąga trochę kąsków. Z trzeciej paszczy, czwartej, piątej, dziesiątej, szesnastej. Uff, ależ się najadł. Nie wciśnie w siebie ani odrobiny, a jaszczurów przybywało. Zbliżały się do niego, otaczały ze wszystkich stron. Machały ogonami, zniecierpliwione, coraz więcej i więcej. Z każdej strony paszcze i zębiska, paszcze i zębiska, paszcze i zębiska. Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora.